Cześć, nazywam się Arek Moryto. Zapraszam na wyjątkową podróż po Krakowie. Moja przygoda z piłką ręczną zaczęła się właśnie tutaj w Krakowie na osiedlu handlowym 4. Tata zabrał mnie na testy do szkoły, gdzie znał dyrektora i wiedział, że jest to bardzo fajna szkoła pod względem tego, żeby się rozwinąć sportowo, fizycznie, żeby rozwinąć swoje ciało. I pierwsze treningi już w roku szkolnym, zapoznanie się z tym wszystkim na początku, no to było wiadomo, dziwne odczucie, bo zawsze od małego była bardziej ta większa piłka przy nodze jeszcze, więc ciężko było się przyzwyczaić do małej piłki w ręce, ale z czasem stało się to pasją i pomysłem na życie. Już za dzieciaka tak naprawdę rodzice przyprowadzali mnie tutaj i w inne rejony Krakowa, aby zwiedzać, i mogę śmiało polecić i zaprosić do tego, aby zwiedzać też te rejony Krakowa, bo są one piękne i rzadko się spotyka tak piękną architekturę i tak piękne miejsca, jakie są w Krakowie. Uważam, że to jest wyjątkowe miasto i warto tu wracać i bardzo lubię tu wracać. Kraków jest miastem przyjaznym dla turystów, ponieważ można tutaj znaleźć wszystko. Rozrywkę sportową, rozrywkę w mieście, kulturę, zwiedzanie różnych zabytków. Moją reakcją na to, że Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane w Krakowie, były na pewno pozytywne odczucia. Bardzo się ucieszyłem z tego, bo pochodzę z Krakowa, jest to moje rodzinne miasto, także jestem z tego bardzo zadowolony i też odkąd Tauron Arena powstała, miałem takie marzenie, żeby w Krakowie, w Tauron Arenie właśnie zagrać przed, można powiedzieć, własną publicznością. I możliwe, że będzie ku temu okazja, jeśli wyjdziemy z pierwszej grupy, którą gramy w Katowicach, to potem przyjeżdżamy do Krakowa i byłoby to spełnienie moich marzeń, żeby tutaj zagrać. W pierwszej fazie turnieju będzie tutaj grała między innymi Hiszpania, Czarnogóra, Norwegia, Holandia. Są to drużyny z najwyższej półki, także na pewno będzie co oglądać i też zapraszam do oglądania tych drużyn tutaj w Krakowie już w pierwszej fazie. Widać, że jest tutaj ogromna wrzawa i chęć sportu, chęć kibicowania, szczególnie reprezentacją Polski. Także myślę, że na pewno kibice nas nie zawiodą i jak zwykle staną na wysokości zadania.